Na czym będą polegały zmiany w potrąceniach egzekucyjnych od 25 marca? Zmiany zmodyfikują zakres potrąceń ze świadczeń, które są egzekwowane przez pracodawcę z tytułu egzekucji administracyjnej. W wyniku zmiany definicji wynagrodzenia w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynagrodzenie, ta definicja, zostanie rozszerzona również o zasiłki. Ponadto egzekucja będzie obowiązywała pracodawcę przez 12 miesięcy po zakończeniu stosunku pracy. Skoro zajęcie będzie realizowane po zakończeniu stosunku pracy, w wielu przypadkach informacja na świadectwie pracy o wysokości zajęcia może być już nieaktualna. W związku z tą zmianą wątpliwość również budzi wynagrodzenie wypłacane spadkobiercom po śmierci pracownika. Czy będzie możliwa egzekucja wynagrodzenia wypłaconego spadkobiercom, tego jeszcze nie wiemy. Czekamy na wyjaśnienia ministerstwa.